Kurczę, niepokojąco wszystko mam. Aha, i co tu mam? Hej, z tej strony Kyokai, witam w kolejnym odcinku Wreck and Roll Resident Evil 3. Tak więc, teraz tutaj się uzbroiliśmy jak Rambo. Ale doszedłem do wniosku, że... Może jeszcze weźmiemy sobie... nasze kochane Magnum. Na które czekałem całą grę, a tu już końcówka się zbliża wielkimi krokami, a ja dalej... Dobra. Spraya możemy tagować? Okej. Okay. No i co? I w takim razie... można iść. Szaleć. Lecimy. Wziąłem sobie na razie B. I lecimy. Tego nie pamiętam, gdzie mieliśmy lecieć. A, ale jakoś to zaraz ogarniemy. Jakoś to zaraz ogarniemy. Uo! I co, nie pojawi się nic tajemniczo nowego? Wow, nic się nie pojawiło. A sprawdźmy jeszcze raz na mapę, gdzie ja teraz miałem iść. Ja teraz miałem iść... tam na górę chyba, tak? I guess? Dobra, spróbujemy jakoś to ogarnąć. Ogarniemy Jill, to ogarnie, ona jest przecież genialna. O jest! O jest! Eno! Daj, motherfucker! O jest! Fajna ta broń! Od razu tylko jeden strzał i wszyscy płoną! Czyli teraz, skoro mam tą kartę lepiej zrobioną, to oznacza, że pewnie wyskoczy strasznie dużo tych potworków. Co to tu były? Drzwi? What the fuck? Jak one się tam znalazły? Ja je cały czas się zastanawiałem, gdzie one mogą być. Dobra. Uff, to dobrze, że... dobrze, że jednak mam tą mapę. Hello! Tam znaczek Biohazard. Ktoś tu puszcza dymki. You're still wandering around. Nikolai? So, you want to get out of here alone? Is that your plan? I made certain none of the other supervisors survived. Since I'll be the only one who knows what really happened, I'll have more bargaining power when it comes to discussing my bonus. Ty siwy padalcy. Kill me. I'm not on their payroll. Właśnie. The amount is modest, but there is a reward to be claimed upon the confirmation of your death. That's great, except I have no intention of contributing to your retirement fund. Nemezis, ci wryj! Tak jest. Nastał ten dzień, który następuje u ciebie, Nikolaj. Co miesiąc. Co za przedni żart. Żartowałem. Straszne. Co ci się stało, stary? Hello. Dobra, co tutaj w ogóle mamy w tym? Tutaj coś jest? The door is solid locked. A tutaj? System disk, okej. A tutaj coś jest? Nic ciekawego, dobra.
No to wsadzamy system dysk. Czyli to, tak? Jak to nie? Tutaj, no. Nie umiała trafić. Czemu mi sama tam weszła? Holy shit! What the fuck? No hej. No hej. Jak przewidział mój ruch? A masz za swoje. A no. Aha, i... Wow, wstawaj, zapomniałem, że trzeba wstawać. O nie. Jezu, czyżbym zaraz znowu zginął, głupio. Wstawaj, Jim, wstawaj. Jak się... Aha, bo ja musiałem pewnie ten... go prowokować, żeby on uderzył w to, tak? Chodź, uderz w to. Zrobi mi unik, czy nie zrobi? Chodź tu. No nie zrobił mi. Stoi. Go. A na to. On się przewrócił? Koleś! Chodź! Jezu, ty idziesz już jakbyś... Patrz, jaki sprytny! Jaki spryciura! A masz teraz? Oh, lej się na niego, lej! Czekaj, ja mu jeszcze jebnę tym kwasem! Ej, on ręki nie ma. Jest biedaczek. A masz teraz kwasu. A masz w to. Czekaj chwilę. Ej. Ups. Czekaj chwilę. A masz z kwasu. Biedny. Aż mi go szkoda. Karta w moich ulubionych kolorach się wskoczyła. Da, znowu zmieniamy na to. Gdzie jest ta karta? Nie, uuu, jaki biedny. Gdzie jest ta karta? Tu jest karta, jest tu jeszcze coś? A to się otworzyć? Dobra. Cóż to za karta? Will you take kartki? A oni też sprytnie zrobili. Bo ona się... Tak się zastanawiałem, co by było, gdybyśmy na przykład nie mieli tutaj miejsca, a musielibyśmy wziąć tą kartę, ale jednak nie ma takiej opcji, bo jak ona daje ten system dysk, żeby tu wejść, to jednak sama ci wchodzi tutaj, więc... Więc nie byłoby takiego sonka. No właśnie stan. Leciał do wody? Do wody, czy do kwasu, czy do chuj wie czego, co to było? Oh, really? Na szczęście to nie jest na czas, to dobrze. To mogę immediately spierdzielać nie na czas, to słodko. Aha, teraz mamy kartę, tak? I jeszcze ten zjebany kluczyk. Ciekawe, gdzie to ja mam iść w ogóle. Tutaj chyba nie ma przejścia nawet do tego czegoś. I guess. Dobra. Pójdziemy sobie zasejwować, żeby nie zginął jak ciota. I zobaczymy, co z tego wyjdzie dalej.
Żebym kogoś słyszał? Tak. O, tu są... Z tego co pamiętam, to jest tak jakby ostatnia forma zombie. I to jest dość mocarna. Nie pamiętam, czym to się różniło. Wiem, że są na pewno wytrzymalsze. Możliwe, że... mocniej atakują. Gin już, kolego. Jeszcze żyjesz. Kurde. Jeszcze żyjesz. Daj mi spokój. I headshot. Dobra. Szybko mi... się stracą te granaty. W sumie to nie wiem, czemu tutaj było pełno zombie, jak tutaj się chyba nie idzie. Tutaj się idzie? Aha, bo to jest safe. Dobra. Aha, bo ja jestem na górze. Ja chciałem iść na górę, będę. No dobra. O, Jesus, ta mapa jest zbyt skomplikowana. Jeszcze nie widziałem tak skomplikowanego miejsca. Przecież to jest niemożliwe, żeby się tutaj połapać. Hej, hej, hej. Nic nie wyskoczyło. Niepokojąco... nie groźnie. Tu gdzieś miałem... o właśnie, stroja. Chyba już nie mam więcej, co no nie. To... mam to... mam to... Da, nie mam stroja, albo nie widziałem. W każdym razie weźmiemy sobie jeszcze to. No i oczywiście to. I leci. Co? Save'ować. Okej. Okay. Save the game. Resting room. Tak jest, trochę sobie porestingujemy przed końcem. Schowamy to tu. No i sumie co można lecieć? Gdzie mamy lecieć? Tam było coś. Co tam było? Czy tu mamy lecieć, czy jednak gdzieś indziej? Czy to tu? Tutaj. Tylko chciałbym wiedzieć, czy ja miałem iść najpierw tutaj do tej windy, czy najpierw tam jeszcze wcześniej, co tam też były czerwone drzwi. Kurczę, tutaj są granaty. A tu co jest? Czyli to, tak? Kurczę, niepokojąco wszystko mam. Aha, i to tu mam jeszcze. Wow! Tak jest! Ja z tym kurwa będę biegał! Jezus, co to jest? Chodź tutaj, to jest bardziej oświetlony. Tak jest! Tak jest! Co to? Dude, teraz jesteś maszyną do zabijania. Będziemy z tym biegać, bo wyglądasz przekomicznie. I to jeszcze jedną ręką tak trzyma, tak... Zajebista, zajebista. Po prostu to jest moja idolka. Pięknie, po prostu... genialne. Jedziemy na rzeź. A jeszcze wiem, że ominąłem taką jedną fajną broń, która strzela takimi jakby, nie wiem, granacikami, które się wbijają w przeciwnika i po paru sekundach one wybuchają. Wiem, że to minąłem, bo to chyba gdzieś przy Clock Towerze powinno być, tak mi się wydaje. Niestety. Niestety, ale to minąłem. Okej, okej, spoko. O, masz. A masz. A masz. A masz. Nie żyjecie? Nie żyjecie. Kuźwa, coś ty mi zrobił. I co, fajnie? Fajnie, jest fajnie, okej. A ile mam tych chwilów? W sumie mogłem wziąć jeszcze jednego. O, dziękuję bardzo, gro, jesteś kochana. Okej, trafiłem w
Kila. Combine. Okej. Okay. Jedziemy. Cóż to będzie? Coś to będzie. Co to? What the? Jill, where are you? If you can hear this transmission, respond immediately. Oczywiście. I'm here. What's up? I got us a ride. The chopper engines are running and ready to go. On my way. This city's about to become ground zero. Hurry up! And don't forget to take that device with you. What does it do? That device tracks the distance of the approaching missile. Make sure you bring it with you. Now listen to me. Don't give up. We're both gonna survive this. Just get over here! Don't give up. A sam co chwilę wyglądasz, jakbyś kurwa dopiero co depresję skończył. Missile attack confirmed. Warning. Missile attack confirmed. Emergency level D. Co, ona wzięła to urządzenie tylko po to, żeby wiedzieć, za ile czasu zginie? To już wolałem biegać bez tego urządzenia i mieć wyjebane na to. Jasne, że chcę iść down. A gdzie mam iść? Go, 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 go! Więc czemu oni w slow motion zawsze muszą otwierać coś, jak się śpieszą? O, skrzynia jeszcze, taka finałowa skrzynia. Pięknie. To weźmiemy sobie tutaj jeszcze może... to... o... i jeszcze sobie weźmiemy to... o... tak, będziemy ćpać to zielsko, ile wlezie. Pomijam wszystko. Okej. Taka mała podpowiedź. Staram się chodzić nie przy ich głowach, kiedy leżą na brzuchu. Jak leżą na plecach, to przeważnie, znaczy przeważnie, nigdy nie, nigdy. Bo mi jest wtedy niewygodnie. Jezu, już myślałem, że się coś dzieje. Co to jest? In my opinion, I feel that it's too early to use this. Co to jest? Paracelsus Sword. Wow. Ray Cannon. Co to jest? Jakiś w ogóle... wow, wow, iwa. Dobra, chodźmy. Jaki smaczek. Nie wiem, czy go poznajecie. On jest w Resident Evil 2. Chyba tak, chyba dwójce. Nie pamiętam, jak się nazywał, Mr. X czy coś takiego, ale... no, coś chyba z X-em mi się kojarzy. Ale osobiście wolałem Williama Birkina, te gustowne oczko. O, tutaj jest William Birkin. Tak? Jakie cool. No tak, nie wiem czy... bo... bo Resident Evil 2 i 3 dzieją się bardzo tak jakby, powiedzmy, w podobnym czasie. Trójka chyba troszeczkę później, ale jak widać można tutaj zauważyć właśnie niektóre smaczki z trójeczki. Które są bardzo... Jezu, widać na radarze... misu. Czekaj, tu jest 3, tak? Tu jest 2, I guess. Tu będzie 1, tak? Okej. Okay. No, 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 no ja wiem, muszę to przesunąć, tak? Pięknie. Właśnie, co, miałem mówić, że coś dziwnie spokojnie jest. Co się teraz stanie? Nemesis! Chyba. Stary, nie poznaję cię! Coś ty z sobą zrobił po naszym ostatnim melanżu. Co ty? O, masz oko, tak? Gdzie ty masz oko? Ty masz pełno. Jezu, koleś, daj mi spokój, daj mi spokój. I co, jeszcze on pluje, tak? Kurde, tyle mam zajebistych broni, nie wiem czym strzelać. Będę strzelał wszystkim na zmianę. Jesteś? Chcesz tu? A co ja w ogóle mam z tym zrobić? No, 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 no. Come on, bitch! Mamasz! A masz!
Wow. Dobra. Dwa razy z tego styka. Teraz tego. Okej. Okay. Teraz sobie strzelimy może ognistym. Spróbuję ominąć jakoś. Koleś. Wow. Jak ja cię mam ominąć? Wow. What the fuck? On jest mocny, on potrafi nawet atakować plecami. Nie no, dobra, wytracimy to. Okej. No i co, już tego nie mamy. Teraz pozostaje nam... czeknąć, co to za broń. Teraz nam pozostaje przeładować sobie magnum i napierdalać. Czekaj stary, czekaj, dzieci. Włączę takie fajne coś, czekaj. Tak, z tego co wiem, mamy domyślnie napierdzielać tym railgunem Nemezisa chyba, tak? Tak samo jak wcześniej miałem napierdzielać z kwasu Nemezisa, a używałem swojego. Czekaj, daj mi chwilę. Masza. Czekaj chwilę. Ups. Da się tu przebiec? Nie da się. Przesuń się, koleś, co ty robisz? To zastrzel we mnie, ja zginę. A. Na nazisiek. Come on tutaj, come on. Widzisz? Come on. Idzie? Czy nie idzie? Boom! Tak niby ten... To była ciężka walka. Nemezisiu... Wstawaj! Good fight! Jeszcze idziesz! On mnie nigdy nie opuści. Mamy ostatni event. Exterminate monster, ignore it and evacuate. Stary, czym ja bym był, gdybym cię nie rozwalił do końca? Super unik, jest magnum od jakiegoś typa. No ale ja sam chciałem go zabić. Jaka straszna dziwa. Cóż za riposta. Wow. Aż dym. Nemezis on fire. Oczywiście. No tak, ja nawet nie patrzę na ten radar, to jest coraz bliżej, już prawie na mnie. Więc niezbyt fajnie. Biegnę! I guess. Spierdzielamy stąd! Boom. Moje rodzinne miasto zginęło. That's it. I
Huh? And now we have a rather unfortunate turn of events. It seems that the President and the Federal Council have passed judgment over the civilians of Raccoon City. The President and Federal Council have ruled that the Backless Terminate operation is the best course of action for this extreme situation and have since executed. Based on that fact, Raccoon City has been literally wiped off the map. Current reports have the death toll surpassing the 100,000 mark. Our hearts go out to those poor civilians of Raccoon City. Biedne miasto. Biedne zombie. Biedne pieski. Biedni lizacze. Biedne pająki. I co najważniejsze, biedny Nemezis. A hunterzy nie są biedni, bo zabili mnie chyba aż dwa razy, więc... Goodbye, motherfucker! Tak, i oto mamy właśnie koniec następnej serii Wreck and Roll Resident Evil 3 Nemezis. Staff playing, scenario, event plan, acting, bla bla bla. Dobra, nie będę tego czytał. No cóż mogę powiedzieć. Zajebiście się grało, w przyszłości na pewno będzie kolejny jakiś rezydencik. Więc oto spokojnie. No i co? I popatrzmy sobie z pełną satysfakcją na te piękne napisy. Number of saves 20! Czas 4 godziny ponad, wow! To jest ponad 2 razy więcej niż ja normalnie przechodzę tą grę. Więc tak, tutaj mamy ten filmik, który zawsze mi się kojarzy z tym, że jak piszę You died i zginąłem, to zawsze się włącza. Strasznie denerwujący, ale ogółem filmik fajny. Dobra, i co tutaj mogę teraz powiedzieć? Teraz... Epilog? Aha, mamy te epilogi różne. Jak będziemy przechodzić grę, tu mamy after, bla 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 bla. Co Jill zrobiła. Tutaj będziemy mieć jeszcze Chris. Więc dzięki za oglądanie i widzimy się w kolejnym odcinku. Może nie Residenta, ale na pewno coś będzie równie zajebistego. Więc trzymajcie się, dzięki.